życzę cudownego, wspaniałego pobytu w hotelu Narwil, a cała załoga jest do Państwa dyspozycji. Miss Polonia to nie tylko kobieta piękna, ale też mądra, inteligentna i zaangażowana w sprawy społeczne. I właśnie z tych powodów bardzo się cieszę, że Hotel Narwil może gościć ten konkurs i takie piękne kobiety u siebie. Podstawowe cechy, moim zdaniem, jakie powinna mieć Miss Polonia, jest to, aby była na pewno pracowita, na pewno ambitna, ale również i empatyczna i z uśmiechem witała każdego i z empatią podchodziła do każdej osoby. Największą trudność podczas grupowania sprawia mi utrzymanie diety, ze względu na to, jak pyszna jest kuchnia w tym hotelu, a ja zawsze lubię próbować nowych rzeczy i nie mogę się powstrzymać, żeby nie spróbować kolejnych posiłków. Dziewczyny chodzą przepięknie, z gracją, elegancją, dlatego praca z nimi w tym roku to naprawdę jest sama przyjemność. Krem jest na bazie tofi. Odrobina świeżo tartej limonki. To jest syrop ze śliwek. Te płatki są piekielnie delikatne, więc musicie uważać. Na każdym stanowisku pracy są po dwa talerze i po dwie panie, więc przygotowujecie deser dla siebie. Macie do pani do dyspozycji te składniki, które są. Jestem bardzo ciekawy efektu finalnego. Dzisiaj ciężko było się skupić tak naprawdę na samych uczestniczkach, ponieważ wszystkie dorównywały sobie urodą, więc ciężko powiedzieć, czy jedna z pań była faworytką, niemniej jednak na pewno sam konkurs to rozstrzygnie. Dziękujemy! To ja dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Jesteśmy wymasowane, relaksowałyśmy się na basenie, pływałyśmy, więc jesteśmy gotowe na resztę zgrupowania.